Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, w sumie nie wiem jak to nazwać, czy to będzie podcast, czy nie, wiem na pewno, że to będzie bez cięć, ponieważ chciałbym powiedzieć wam, no, no co czuję, jakie jest moje myślenie, ponieważ dobrze wiecie, że zajmuję się ludźmi, którzy totalnie odlatują od rzeczywistości. I z tego tytułu postanowiłem wreszcie wziąć się za, tak na poważnie, za tak zwanych gości, którzy wyznają ideologię o nazwie wspaniałej Red Pill. No i jak jest Red Pill, no to musi być i Black Pill. Wobec tego troszeczkę, jakby to powiedzieć, wpadłem w króliczą Norę, tak to można nazwać. I szczerze powiem wam. Wow, wow! To jest y, zatrważające, to jest zatrważające, i to jest naprawdę aż bolesne, w co ci ludzie wierzą, ponieważ ci ludzie wyznają totalnie chore ideologie. Bo owszem, to wszystko się zaczyna od takiej y, małej, niewinnej. E, niewinnej jakiejś tam lekcji na temat kobiet, właśnie, że chodźcie tutaj, Wam wyjaśnię parę prawd, jak działają kobiety, i zrozumiecie wtedy. I moi drodzy, to ściąga oczywiście takich gości, którzy są takimi typowymi, no nie powiem, że przegrywami, ale ludźmi, którzy nie za bardzo mają jakoś tam e, kontaktów socjalnych. Nie mają, bo właściwie od tego się wszystko zaczyna. I myślę, że w sumie zanim pójdzie właśnie Red Pill i Black Pill, warto by powiedzieć, jak wygląda. Wygląda cała radykalizacja, ponieważ ona właściwie wygląda praktycznie tak samo wszędzie ale jak wygląda taka radykalizacja i potem taki gościu jest w stronę kuca. Ponieważ właściwie to wszystko zmierza do strony kuca. Zauważyłem, że właśnie ci red -pilowcy, black blackpilowcy oni nigdy nie idą w stronę taką bardziej powiedzmy właśnie demokracji. E, oni nigdy nie wyznają, jeśli chodzi o polityczne poglądy, jakichś takich właśnie wolnych poglądów, czy coś takiego. Tylko oni właśnie zawsze idą w stronę tego wolnego rynku i paróweczek. Z niewiadomych powodów. Nie wiem, zastanawiam się z jakiego to jest powodu. Próbuję to badać. Nie powiedziałbym, że jeszcze jestem właśnie też gotowy do tego materiału, ponieważ to jest cały czas sfera badań. Ale chciałbym Wam powiedzieć, po prostu, jaki to jest odpał. Zaczyna się właśnie niewinnie, zaczyna się właśnie tak od takiego pokazania: Ej, ja ci pokażę fakty, do takiego gościa, który totalnie nie ma pojęcia, bo jest przykładowo piwniczakiem, który siedzi sobie w domu, nie ma właściwie żadnych kontaktów z ludźmi, zwłaszcza teraz podczas, wy już wiecie czego, albo. Bo zwłaszcza podczas tego, kiedy on jest wykluczony społecznie, ponieważ często gęsto zdarza się tak, że dzieciaki są wykluczone społecznie z powodu tego, że odwaliły jakąś pierdołę. No moi drodzy, niestety dzieci są okrutne i u dzieci nie ma czegoś takiego jak druga szansa, ponieważ niestety, i tutaj według mnie niestety dorośli ich nauczyli czegoś takiego, ale no, no, niestety, no, nauczyli, przynajmniej według mnie. Tak to według mnie działa, że yy, po prostu dzieciaki, ale to by długo rozmawiać na ten temat w każdym razie, według mojej opinii, dzieciaki po prostu nauczyły się tego od swoich rodziców, od ludzi starszych, od starszego pokolenia że to całe bajanie o wybaczaniu to całe bajanie o tym, żeby dawać drugą szansę że ktoś może nie ogarniać że ktoś może coś tam, coś tam to zostało w kościele. Zauważyli, że to całe pierdzielenie, to jest tylko jak jest niedziela i jak kończy się niedziela, wychodzimy z kościółka, to znów wraca zwykła szara rzeczywistość i ojciec pasem po dupie da, dlatego, bo dzieciak na przykład, nie wiem, nie pozmywał naczyń i nie ma żadnego przepraszam, poprawię się, czy coś takiego. Nie, po prostu nie ma przebaczenia i myślę, że dzieciaki właśnie stąd to wzięły, ponieważ właśnie, jeśli jest jakaś tam zawalona interakcja, zawalone pierwsze dobre wrażenie przez takiego dzieciaka, to ten dzieciak jest wyizolowany, ponieważ grupa, obojętnie czy to klasa, obojętnie czy to jakaś, jakieś inne środowisko studenckie, czy środowisko dzieci z przedszkola, oni się od niego izolują. I w tym momencie dzieciak wyizolowany zaczyna szukać jakichkolwiek kontaktów, no bo niestety no, ludzie są socjalnymi ludźmi, wobec tego starają sobie to rekompensować poprzez inne kontakty, choćby internetowe. I dzięki temu właśnie trafiają na takich ludzi, którzy mówią im, ej Słuchaj, bo wiesz, ośmieszyłeś się na przykład, próbując zagadać do jakiejś tam laski, no to nie martw się, ja ci pokażę, jak tam wszystko działa. I to nie jest właśnie takie powiedzenie na zasadzie ej, słuchaj, nie jesteś sam, czy coś takiego. Nie dostaje wsparcia takiego gościu, go dostaje prosty, jakby powiedzieć, taką prostą zasadę, prostą instrukcję obsługi kobiety, wypisaną jak krop, chłop krowie na rowie, która powoli zamienia się. W instrukcję oderwania od rzeczywistości, ponieważ ten dzieciak na początku zaczyna właśnie słuchać tych rad, że kobieta jest taka a taka, zachowuje się tak i tak, i to jest dosyć, jakby to powiedzieć, no w pewnym sensie antropologicznie wyjaśnione. Ponieważ to, jest, to ma właściwie mieć takie zalążki nauki, że słuchaj stary, ponieważ ludzie mają jakiś tam gadzi mózg i one on reaguje tak, a tak, a potem reaguje tak, a tak i trzeba go wprowadzić w taką sytuację. To ma znamiona paraantropologii fizycznej. Owszem, ale moi drodzy, to jest w ogóle poprowadzone źle. Dlaczego? Dlatego, ponieważ antropologia działa przede wszystkim na pierwszym roku, czego się uczyliśmy, oderwania od rzeczywistości. Ale nie oderwania od rzeczywistości, w sensie naraz nie myślimy totalnie, tylko oderwania w sensie oderwania siebie samego jako obserwatora od reszty. Czyli innymi słowy, jak na przykład komentujemy działania międzyludzkie, to komentujemy działania międzyludzkie. Zdajemy sobie sprawę, że kobiety nie funkcjonują same. Na jakiejś tam wyspie kobiet, albo nie są na planecie Wenus wszystkie, tylko one koncentrują swoje działania, również. W okolicach mężczyzn, czyli innymi słowy, wchodzą z mężczyznami w interakcje, mężczyźni zachowują się tak i tak, kobiety zachowują się tak i tak. Tymczasem, ci wszyscy, właśnie domorośli antropologowie, gości, którzy rzekomo tłumaczą, jak działa świat, jak myślą kobiety, oni całkowicie ignorują właśnie tę sferę. Ignorują całkowicie to, że mężczyźni. Też mają swoje jakieś tam przywary, czy też mają swoje jakieś tam mechanizmy biologiczno-psychologiczne, które cały czas występują i nie jest w tym nic złego, tylko problem polega na tym, że cała narracja jest właśnie skupiona tak, że faceci są zawsze idealni, faceci myślą logicznie, faceci to jest po prostu w ogóle yy, jakaś płeć, która jest wywyższona na piedestale. I zawsze najgorsze, zawsze najbardziej prymitywne są kobiety. No wszystko jest sprowadzone właśnie do tego, do upadlania kobiet, uprymitywiania ich i sprawiania, że, że one właśnie pełnią funkcje takich, no nie wiem, no tak jakby były gdzieś pomiędzy dzieckiem a zwierzęciem. I właściwie taka pogarda się potem zaczyna wysypywać z tego, ponieważ zawsze pierwsze filmiki są właśnie takie niewinne, hej, ja wam wytłumaczę, ja wam powiem, a potem zaczyna się wylewać pogarda potem zaczyna się wylewać pogarda która jest na początku tylko w komentarzach i w lekkich sugestiach prowadzącego, potem zaczyna się być, zaczyna być już jazda bez trzymanki, zaczyna być jazda która jest całkowicie akceptowana przez gościa, który prowadzi tak zwany e, jakiś tam przekaz red pilowy, która jest sprowadzona do tego, że właściwie gardzimy przedmiotem że tak powiem badań i gardzimy totalnie tym, że jest na tyle prymitywny, co jest po prostu dla mnie największą głupotą. Moi drodzy, tak się na przykład zachowuje, jeśli chodzi o przykłady antropologów, którzy zachowują się niewłaściwie, tak się zachowuje Cejrowski, który właśnie przychodzi, jest ta słynna pasta, porównanie Wojciechowskiego z Cejrowskim. Zachęcam was do zapoznania się z nim. Tak się właśnie zachowuje gość, który gardzi człowiekiem, do którego przyjechał. I tak się według mnie zachowują dosłownie goście, ci wszyscy redpilowcy, Black blackpilowcy. blackpilowcy to już jest kompletna jazda bez trzymanki. Ale jedno z drugim jest według mnie połączone, ponieważ to jest po prostu tylko niższy poziom króliczej nory. A jak wpadamy do króliczej nory, to nie decydujemy, na którym poziomie się zatrzymamy, tylko lecimy w dół, aż się nie skończy. I w tym momencie, właśnie mamy taką sytuację, że lecimy w dół na łeb, na szyję i. Cały przekaz właśnie takiego potencjalnego gościa, przed takim potencjalnym anonkiem piwniczakiem jest pełen nienawiści, pełen hejtu i pełen według mnie kompletnej mizoginii, która jest totalnie niezdrowa i szczerze mówiąc, boję się tego, ponieważ widzę jak ci goście reagują na taką mizoginię. Widzę jak ci goście reagują po prostu w pewnym momencie już nie ma z nimi na jakiejkolwiek dyskusji. Jest czysta nienawiść, nienawiść, którą sobie Oczywiście tłumaczą, dlaczego jego sytuacja jest tak kijowa, jaka jest. Ponieważ jakby im powiedzieć właśnie, przynajmniej zresztą to, co pokazywałem wam w poprzednim filmie na temat Szarpanek, że jakby zrobić właśnie dla nich taki specjalny kanał z jakimiś filmami pokazującymi, jak wyjść z przegrywu, jak wyjść właśnie z, takiego, z takiej piwnicy metaforycznej i zacząć wreszcie brać się za siebie, żaden z nich tego nie chce. Żaden z nich nie chce tego oglądać. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to wymaga wysiłku. I według mnie na tym etapie można ich przyrównać do takiego typowego alkoholika. Ponieważ alkoholik też wie, że no. Źle robi, że mógłby wyjść z tego, no mógłby się postarać, mógłby coś zrobić lepszego ze sobą, ale tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, ponieważ mu się nie chce, ponieważ łatwiej jest pójść do sklepu za rogiem, kupić sobie następne pół litra albo małpkę, wrócić do domu, wychlać na hejnał i być po prostu już nabombionym, niż przestać pić. Pilnować się za wszelką cenę, żeby nie wziąć nawet kieliszeczka, zacząć szukać jakiegoś hobby, zacząć się realizować, zacząć jakoś dbać o siebie, to wszystko wymaga wysiłku. Wysiłku, który jest dla nich po prostu jakimś niezdobytym, e, niezdobytym terenem, który, który w ogóle nawet nie chcą szturmować. Ponieważ moi drodzy, oni właściwie są zaspokojeni przez takich gości. Bo ci goście mówią im, że to wszystko jest spoko, że rozumie, że to jest, wszystko, to jest wszystko wina tamtych, a nie twoja. Ty jesteś cacy, ty śmierdzisz, nie myjesz się, nie używasz mydła, całe dnie siedzisz przez, przez 12 godzin przed komputerem, oglądasz jakieś tam e, różne animu, e, siedzisz, e, trzepiesz kapucyna, bijesz Niemca po kasku. I to tyle. I to jest tw cała Twoja aktywność związana z życiem, ale nie jesteś spoko. I to właśnie sprawia, że ci goście są dalej oglądani. Wobec tego mamy tutaj właściwie gości, którzy zarabiają na tym, że pogłębiają problem ludzi innych. I to jest według mnie szczerze mówiąc też ohydne, ohydne, ale i też niebezpieczne. Ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że jak ten temat ruszymy, to tutaj przyjdzie fala, tutaj przyjdzie fala ludzi, którzy będą sfrustrowani, ponieważ usłyszą gorzką prawdę na temat tego, że wypada ruszyć tyłek i coś zrobić, a nie siedzieć i... Oszukiwać się, że druga część, druga płeć jest po prostu zła i w ogóle i bez sensu, a my jesteśmy spoko za samo istnienie. No nie moi drodzy. Zwłaszcza, że tutaj mamy też taką jakby kompensację kolektywu, czyli innymi słowy, oni kompensują sobie wszystkie jakieś tam swoje niedoskonałości na podstawie tego, że e, przykładowo jakiś tam jeden gościu, którego oglądałem, wspominał, że mężczyźni to wszystko wynaleźli, wymyślili i tak dalej. E, no spoko, ale ja mężczyźni, ci, którzy już jakiś czas temu nie żyją, ci, którzy siedzieli nad tym i faktycznie się uczyli, a nie marnowali życie siedząc przed komputerem i oglądając jakieś animce, tylko na przykład taki Isaac Newton, który całe życie jak już, jak był młodym dzieciakiem, to już umiał w matematykę, umiał w podstawową fizykę, już się zastanawiał nad niektórymi rzeczami przyrodniczymi, taki Albert Einstein, to on siedział sobie całe życie na uniwerku, starał się Prowadził różne obliczenia, nawet w domu robił sobie jakieś rozrywki w postaci małych, drobnych zadań, rozwiązywanych dla sąsiadów, dla córki sąsiadów. Z tego co dobrze pamiętam, ponieważ ich sąsiedzi mieli córkę i ona miała problem z matematyką, wobec tego Albert Einstein bardzo chętnie jej pomagał, a mało tego nawet uczył ją dalej, więc ona umiała materiał w pewnym momencie poza programem. Takie rzeczy robili ludzie wielcy, ludzie, którzy byli wynalazcami, ludzie, którzy byli Kimś nie siedzieli na dupie i nic nie robili, ale oczywiście mamy właśnie kompensację, że proszę bardzo, poczuwaj się, Anonie Piwniczaku, do tych gości, ponieważ tak naprawdę to nic się nie różnisz od nich. No nie, jednak według mnie troszkę się różnisz. I szczerze mówiąc, moi drodzy, właśnie tutaj od razu przygotowuję was, że jak to ruszymy, to będzie cała wielka fala, i to będzie o wiele większa fala niż oburzone kuce i oburzone szarpanki. Wobec tego wam to zap powiadam po prostu. I w tym momencie jeszcze pragnę zwrócić uwagę, że niedługo, nie mam żadnego pojęcia kiedy, prawdopodobnie w poniedziałek, być może w poniedziałek albo we wtorek, ruszy nowe, nowe właśnie nowy film z lepszym wśród kuców. To jest playlista, którą cały czas właśnie koordynuję, cały czas staram się jakoś rozwijać i to rozwijać pod względem merytorycznym, żeby ona była jak najbardziej uniwersalna, żeby dotyczyła jak największej liczby przypadków. I żebyście nie musieli właściwie pytać mnie cały czas, ale lepsze, ale co odpowiedzieć temu, albo szukać na temat ten. To nie jest właściwie lista rozrywkowa, to jest lista pokazująca wam, że w niektórych momentach naprawdę nie warto, albo pokazująca wam wszystkie zagrywki kuców, ponieważ wyszedłem z założenia, że właśnie jakieś tam błędy korwinizmu czy coś takiego na dłuższą metę nie mają sensu, ponieważ one były tworzone z myślą o tym, żeby były tworzone dla kuca, ale kuc tego nie obejrzy. Kuc nie obejrzy że materiału, który trwa 3-4 minuty kuc tylko wejdzie wypisze jakieś tam swoje wysrywy na pół strony pełne nienawiści pełne hejtu i zniknie i zaminusuje jeszcze tylko i to jest właściwie tylko tyle, co on jest w stanie zrobić wobec tego nie ma sensu dla niego tworzyć jest sens tworzyć dla was i myślę, że właśnie to jest najlepsze co byłem w stanie stworzyć dla was Dlatego mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I mało tego jeszcze, właściwie tyle mam do powiedzenia, jeśli chodzi o sytuację związaną z kanałem. Sytuację związaną z moją pracą, powiem tak: sytuacja w pracy jest niezła, ale najprawdopodobniej będę musiał ją zmieniać. Ale dostałem też przy okazji zaproszenia. Od gości. Pamiętacie, że ja byłem działaczem społecznym i teraz okazuje się, że działaczy społecznych, pewne partie, nie, nie powiem jakie, ale powiem, że wiele partii, w tym wiele opozycyjnych, naraz przypomniało sobie, że działacze społeczni istnieją i bardzo fajnie ich starają się jakoś zmotywować do wejścia w swoje szeregi, co tylko pokazuje, że partie opozycyjne już totalnie nie mają ludzi i totalnie nie mają pomysłu, co dalej robić. Wobec tego próbują nas różnymi profitami, mnie i kolegów, bo moi koledzy też dostali różne jakieś tam telefony, różne jakieś tam oferty związane z pracą gdzieś tam zostały już złożone i teraz pytanie czy te oferty są wiążące? Nie wiem, zastanawiam się właśnie jak to ma wyglądać i tak wiem, że będę musiał zmienić pracę, ponieważ sytuacja w tej pracy jest taka a nie inna. Nie jest związana ze środowiskiem, jest związana po prostu z kwestią tego, że po już wiecie, czym następuje teraz już powrót do, że tak powiem, normalnych szkoleń i następuje, jakby to powiedzieć, powrót tej firmy do oryginalnej działalności, a Oryginalna działalność to nie jest szkolenie pracowników takich z y, hajsu unii czy z hajsu jakiegoś tam y, instytutu do spraw drapania się po tyłku, tylko jest to kwestia firmy, która czysto robi szkolenia dla korpo. I w tym momencie, moi drodzy, no jakby to powiedzieć, moja, moja specjalizacja się kończy. A jako, że inne firmy złożyły mi oferty, inne firmy pod względem takim, że inne firmy, czyli inni ludzie zaprzyjaźnieni z różnymi gośćmi z opozycji, no to rozważam ich jakieś tam oferty, ale też nie chcę brać udziału w, jakiejś, w jakimś kolesiostwie. Wobec tego od razu wam mówię. Nie wiem, liczę szczerze mówiąc na to, że pewnego pięknego dnia ten YouTube urośnie do tego momentu, że ja nie będę musiał pracować. Przynajmniej nie będę musiał pracować, żeby się utrzymać. O tak, to jest właściwe słowo. I wtedy będę mógł więcej czasu poświęcić wam. Przynajmniej liczę na to cicho. Mam nadzieję, że tak to będzie. Nie wiem, jak to się wydarzy, tak de facto, prawdziwie. Ale zobaczymy, moi drodzy. Liczę, szczerze mówiąc, właśnie, właśnie na taki obieg zdarzeń. A tymczasem powiem wam wprost. Że mam nadzieję, że jakoś to będzie w stronę taką, że będę w stanie mógł jak najbardziej rozwijać kanał, ale nie chcę jakoś się wiązać z żadnymi partiami i z żadnymi ugrupowaniami. Zwłaszcza, że myślałem, że mam swoją działalność społeczną już za pasem, tylko okazuje się, że właśnie wy już wiecie, co całkowicie wywiało wszystkich ludzi, którzy. Chcieli w jakikolwiek sposób wziąć udział w naszym małym przedsięwzięciu o nazwie rozwijanie okręgu, w którym jestem. Wobec tego, no, to chyba trzeba będzie też podjąć jakąś pałeczkę w tą stronę. Nie wiem, zobaczymy na razie. Powiem Wam tylko tyle, że istnieje taka sytuacja i że zaistniała taka sytuacja, że po prostu partie opozycyjne, w tym pewna, którą której opcję polityczną cały czas tutaj mówię, tłumaczę jak to wygląda, jak e, działa retoryka tych gości i na jakiej zasadzie to działa e, też się zainteresowała, ale im od razu powiedziałem, żeby spadali na drzewo reszcie powiedziałem, że nie mówię tak, nie mówię nie, być może jest możliwe, jest możliwe ale też stwierdziłem, że poszukam też coś dla siebie, ponieważ wiecie no fajnie jest być niezależnym fajnie jest być gościem, który nie jest przypisany do jakiejś tam do jakiegoś tam ugrupowania i w tym momencie właściwie taką ideologię wyznaję, ponieważ szczerze mówiąc, powiem wprost: ten kanał jest dla mnie najważniejszy. Ten kanał jest moim hobby, w tym kanale się spełniam i w tym kanale widzę, że wy też jesteście zadowoleni, że go prowadzę. Wobec tego nie mam zamiaru bawić się w jakieś zawieszania działalności i skupiania się na czymś innym. A propos jeszcze kanału, w sumie, to warto sobie wspomnieć psychodelę związaną z odzyskaniem książki, to znaczy z uzyskaniem książki. Książki doktora Mendzele, ponieważ, moi drodzy, no napisałem do doktorka. Wy już wiecie, że napisałem do doktorka, doktorek mnie odesłał do wydawnictwa, i wydawnictwo powiedziało: Dobra, dobra, to my wyślemy egzemplarz recenzencki ale musi pan nam podać swój adres. No dobra, stwierdziłem, że walić to. Oczywiście, że, że podałem adres, który... Który... No podałem adres po prostu. Podałem adres, powiedzmy tak. I w tym momencie czekam na e, cynk e, od... E... Cynko od adresu, że, że będzie przesyłka. I tak czekam, czekam, czekam. W sumie nie wiem o co chodzi. Wobec tego piszę do nich, że coś się stało, że się zestrało. A oni mówią, że no proszę pana. Y w początku się przywitałeś, szczęść Boże, nie? Ale mówią, że nie, no to książkę wysłali, wysłali, oczywiście wysłali. Ja mówię, dobra, no to przesyłam adres, to sprawdźcie, czy wysłaliście, ponieważ tak czekam, czekam, czekam. Książki nie ma. I się okazuje, że książka jest dopiero teraz wysłana. Wobec tego, ja nie wiem, czy oni ją wysłali poleconym, czy oni ją wysłali yy, normalnie, czy oni ją wysłali kurierem, czy oni ją wysłali czym, na jakiej zasadzie to wysłali i tak dalej. Wobec tego, czekam i zobaczę, co z tego będzie. Jak dostanę egzemplarz, to zacznę go czytać, ponieważ obiecałem wam special recenzję. Ale, moi drodzy, ale, jak tylko powiedziałem, że będę na 1500 recenzować książkę od doktora. منزلة To od razu zgłosił się mój znajomy gościu, który jest e, ponoć, przedstawił się jako gościu na maila mojego. Jak chcecie napisać coś do mojego maila, no to mail jest w opisie. Napisał do mnie, że cześć lepszy, jestem Twoim widzem. Jestem Twoim widzem i pracuję z wybitnym, szanownym naszym panem prezesem. Wobec tego chciałbym, żebyś zrecenzował książkę Polska Naszych Marzeń. To znaczy, nie, że prezes chce, tylko że on chciałby, e, żebym zrecenzował książkę prezesa Kaczyńskiego. Wobec tego ja stwierdziłem, że dobra, no facet bajeruje, co się zaśmiałem, odpisałem, że dobra, no to prześlij książkę z dedykacją, jak jesteś taki mądry pod ten adres, co podałem, no bo podałem adres, poprosił, żebym podał swój, ale podałem adres, no, podałem adres i na ten adres doszła szybciej książka Polska naszych marzeń z autografem Kaczyńskiego ja pierdziele wobec tego bardzo serdecznie pozdrawiam tego gościa, bardzo serdecznie pozdrawiam pana prezesa, jeśli jakimś cudem mnie kiedykolwiek będzie słuchał wątpię, że będzie mnie słuchał ale przynajmniej w przeciwieństwie do Atorka ja mam namacalny dowód proszę bardzo, mnie słuchają ważni ludzie a potem, nie wiem może postaram się wrzucić na na fejsa zdjęcie tego no, znaczy albo na fejsa albo na na e, YouTube. w każdym razie po prostu proszę bardzo, mnie słuchają bardzo ważni ludzie, bardzo ważne instytucje. Ja teraz mógłbym pociskać barierę, że sam pan prezes prosi o recenzję książki, ale tą książkę w każdym razie szybciej dostałem. Jednak wstrzymuję się z jej lekturą, jeśli będzie. Czas, to najpierw oczywiście przeczytam y, tą filozofię XD, potem Wam zrobię materiał, potem oczywiście idzie czas na Polskę naszych marzeń, a potem moi drodzy, oczywiście zgadnijcie, kto napisał. No, napisał też następny widz, że słuchaj, y, ja mam z kolei książkę, ja jestem współpracownikiem jakiegoś tam y, gościa, który się nazywał jakoś ciastek. Y, a tak, Paweł Cookies. No i on z kolei też mówi, że słuchaj, bo ja, y, ja tam pracowałem z cookies. Ale y, też oczywiście nie tak, że Kuki prosi, żebym zrecenzował jego książkę. Chociaż też mógłbym tak powiedzieć, by, by Ego urosło jak Ego Atorka, Ego Wałęsy, Ego Leszkę i, i w ogóle Ego Marcinka, że do mnie wysyłają książki ważni ludzie. Ale niestety nie. I też poprosiłem o autograf. Bo w sumie czemu nie dla Beki? I ta książka też dotarła. Wobec tego, mam moi drodzy, dwie książki oczekujące. Naczelna książka, którą obiecałem wam na 1500, powstaje, i teraz zapytuję was po prostu, czy mamy sobie zrobić taką, taki kącik recenzji literatury politycznej, czy to jest po prostu seria jednostrzałowców? Ponieważ no, no wyszło, że seria, no bo teraz już trzy książki są. Zapraszam was, jak zwykle, oczywiście do wypowiedzenia się w komentarzach na ten temat. I w sumie, co? I w sumie wypada. Zakończyć ten krótki, no, no w sumie nie wiem co to jest. Czy to jest podcast, czy to jest y, taka, ma, taki materiał, ogłoszenia parafialne? Nie mam zielonego pojęcia. Wy sami powiedzcie co to dla was jest. Ja to wrzucę jako podcast. I w sumie to jest tyle. Dziękuję moim patronom, Przemkowi Anonimowej, Marcinowi, Gustawowi, Cezaremu, Einarowi, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi, Jakubowi oraz Pedraldziekowi. I zapraszam Was jak zwykle do komentarzy, ponieważ one zawsze były, są i będą Wasze. A jeśli jakaś jeszcze wybitna persona, nie wiem, może współpracujący z Tuskiem, czy może współpracujący z jakimkolwiek innym politykiem, Chciałby przesłać dzieło swojego pryncypała do recenzji, no to też zapraszam jak zwykle do maila, ponieważ mail jest w opisie. I dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam Was po raz kolejny do dyskusji i się żegnam. Papa. Pa.